Cześć, tu Eko Kreatywna. Zapraszam Was dzisiaj na nowy haul lumpeksowy. Byłam w wielu lumpeksach, po prostu jeździłam i szukałam perełek dla siebie i dla Was przede wszystkim. Super tkanin, super dzianin, dobrych marek i takich naprawdę jakościowych, bo jak wiecie, na moim kanale zawsze zachęcam Was do szukania naturalnych składów, do noszenia naturalnych składów i dobrej jakości ubrań, bo jakość się zawsze obroni, niezależnie od tego, co byście na siebie nie włożyli. Lecimy do krótkiej relacji. Zobaczcie, tam pokazuję Wam tutaj w przebitkach jakby właśnie w różnych lumpeksach, między innymi w kameleonie w Wieliczce, w kameleonie przez K oraz byłam też w kilku lumpeksach w Gdowie, między innymi w dwóch Joyach oraz w Babskim Raju. To właśnie będą tam Wam migać takie krótkie przebiteczki z tego i naprawdę udało mi się kupić super rzeczy, które zaraz zobaczycie w stylizacjach, mam nadzieję, że w modnych trendach. Niektóre będą takie bardziej awangardowe, być może nawet z nutką artystyczną. Jeśli lubicie taką tematykę, to oczywiście bardzo będę Wam wdzięczna, jeśli zasubskrybujecie mój kanał. Jest to dla mnie ogromnie ważne, nawet ciężko mi wyrazić, jak bardzo zależy mi na Waszych głosach, bo jest to być albo nie być kanału. Oraz bardzo proszę o polubienie filmiku, to jest dla mnie wynagrodzenie za pracę. Kochani, zacznę od kilku rzeczy, trzech konkretnie rzeczy, które kupiłam w Wieliczce, właśnie w kameleonie. Byłam na nowej dostawie, ale już nie na samym otwarciu, bo ostatnio jestem na tyle zajęta, że nawet nie zdążam na otwarcie second handów, co jest smutne. Ale pokażę Wam, bo naprawdę udało mi się kupić piękne rzeczy. Pierwsza rzecz to jest przepiękna sukienka z metką, marka Big Bull, Big Bull 2G. Sukienka jest z wiskozy, naprawdę jest śliczna. Jest w takim trochę indyjskim stylu, pięknym kolorze, ze złotymi nadrukami. To jest złoty kolor. Nie wiem, czy uda nam się uchwycić to, że to jest złote. W każdym razie, wierzcie mi na słowo, że jest ten nadruk złoty. Ramiączka regulowane. No, naprawdę piękna, piękna sukieneczka. Nowa, z bardzo ładnymi ozdobami, właśnie haftowana też złotą nitką. No i długa sukienka, więc idealna właściwie dla każdej sylwetki, nawet czy w mieście, w upały, czy na plaży, a ostatnio upałów u nas jest dostatek w kraju, więc na pewno warto mieć taką piękną sukienkę, bardzo twarzowa też jest. Na mnie jest za duża, bo wiecie co, to jest rozmiar, wydaje mi się, że L co najmniej, no nie, L-ka to będzie. Ale zobaczymy, czy na tamtej metce jest coś napisane o L. Jest to tak, jak mówię, 100% wiskoza. Tutaj nie ma rozmiaru, ale wiecie co, na mnie jest ona na tyle duża, że ośmielam się stwierdzić, że jest to albo M-ka duża, albo L-ka przynajmniej, bo naprawdę jest tutaj sporo tolerancji. O, zobaczcie. Także super piękna sukieneczka właśnie na upały. No i kupiłam jeszcze... właśnie też w tym samym sklepie piękną nerkę ze skóry naturalnej i ona jest marki Topshop. W ogóle zastanawiam się, czy sobie zostawić. Pokażę Wam tą nerkę później w zestawieniu z sukienką taką. Pokazuję Wam tu dodatkowo z jeansami marki Perfect Jeans, które też właśnie kupiłam na tych samych zakupach w Babskim Raju. Zapomniałam o nich powiedzieć, więc od razu też stylizacja. Naprawdę świetna rzecz, no i skóra naturalna, to też się liczy. Wygląda to zawsze elegancko, jakościowo. Ja mam takie srebrne Birkenstocki i do nich, i do takiej właśnie długiej, lnianej sukienki beżowej przymierzę. Ale srebrny kolor Wam bardzo polecam, srebrny i złoty, zależnie od tego, co wolicie na lato, bo te rzeczy będą do wszystkiego pasować. Możecie praktycznie do każdej stylówy ubrać takie dodatki i one będą do wszystkich kolorów się świetnie sprawdzać. I kolejna rzecz, która też się pokaże później z kombinezonem znowu, także zwróćcie wtedy uwagę w stylizacji. Piękna, przepiękna torebka marki Dune, nie Oasis tym razem. Bardzo piękna, na łańcuszku srebrnym i ona jest taka srebrna w odcieniu złota trochę, taki lekko złotawy srebrny. Ta torebka jest, słuchajcie, haftowana
szklanymi koralami jest dość ciężka, jak na tak małą torebkę. No i naprawdę jest, bardzo mi się podoba, jest przepięknie zrobiona. No, zobaczymy. Może ją odsprzedam, jak się pogodzę z tym, że muszę. Ale naprawdę przepięknie wykonana rzecz. No, kocham. Lecimy dalej. Słuchajcie, to były wszystkie zakupy w tym sklepie, bo niestety dużo tam nie kupiłam. Teraz lecimy już do Gdowa i pokażę Wam teraz już, nie będę, widzieli się tam w przebitkach, ale nie będę już mówić, z którego co jest sklepu, bo po prostu nie ma na to czasu, żeby się tak roztkliwiać. W jednym z pierwszych sklepów kupiłam taki sweterek, on jest taki krótki, trochę do pasa, zapas lekko. Sweterek jest z alpaczki, to na 100%, ręcznie robione, ale patrzcie, jakie ma cudne kolory. Mnie się mega takie sweterki podobają do wysokiego stanu, w zimie ideał, bo jest taki przyjemny, milusieńki, no, ale na pewno będzie to na maksymalnie M-kę, jeśli ma być krótki. Aczkolwiek, jeżeli ktoś ma takie tutaj potężniejsze ramiona, ja już moim zdaniem mam trochę tutaj za dużo w ramionach do tego swetra, ale ostatecznie może być dla mnie jeszcze jako taki właśnie mikrosweterek do czegoś z wysokim stanem. Będę od razu mierzyć też do tego i do takich, chyba do jeansów to mierzę nawet, albo do spodenek krótkich. Wiecie co, że już czasem nie pamiętam tyle z tych stylówek, które nagrywam naraz. Piękny, przepiękny szalik z tego samego sklepu bodajże. Od Style Benetton, zobaczcie sobie. Benettona szalik i on jest na 100% z wełny, stan idealny. Tutaj jest tylko ta metka Style Benetton, natomiast to wiadomo, że to jest wełna. Wełna prawdopodobnie z dodatkiem angory. Super naturalny na pewno jest ten szalik. Tutaj nie ma niczego sztucznego, mogę się założyć, bo naprawdę jakość i dotyk tego jest piękna. I zobaczcie na te kolory. No do tego sweterka bosko to wygląda. Ale w ogóle jak ktoś lubi tego typu kolory, no to piękny, piękny szalik na zimę. Bardzo mięciutki, super się układający. Zachwyt po prostu. I jeszcze jedna zimowa rzecz będzie, cudowna rzecz, słuchajcie, 100% wełna najwyższej jakości, tak na metce jest napisane. Tutaj jest napisane, słuchajcie, tak, The Guy, Arka, 100% super fine lambswool, czyli super delikatna wełna, wełna po prostu, tak. I patrzcie, jakie piękne poncho. Pięknym beżowym kolorze z kapturem, który jest obszyty futerkiem, ale jeżeli nie lubicie futerek, możecie sobie je odpiąć, ponieważ to futerko jest na guziczki. Można normalnie mieć kaptur taki z samej wełny, jakby. Ale cudna rzecz, nie będę jej mierzyć, wybaczcie. Była w przymierzalni, zobaczcie jak wygląda w przymierzalni. Nie ma opcji, żeby to zmierzyć w tym upale. Tu ma taki detal jeszcze. Naprawdę śliczna, przepiękna rzecz. Także ja nie noszę za bardzo beży, więc pewnie będzie to coś dla Was, ale jest przecudna. Teraz sukienka, którą Wam obiecałam, pokazać z tymi tutaj z torebką i z Birkenstockami. Bardzo fajna, taka artystyczna, długa suknia z takim panelem tutaj. Super materiał, bardzo, jest to dosyć grube, ale bardzo miękkie i przyjemne, w pięknym odcieniu beżu, takim lekko szarym. Naprawdę rzecz artystyczna, nietuzinkowa i w ogóle. I tutaj jest napisane The Earth Collection, zobaczcie sobie metkę. Słuchajcie, to będzie mniej więcej ML rozmiar, ponieważ na mnie ta rzecz jest duża, a tu jest napisane L-ka, także to jest raczej L-ka. Jak widzicie, ja mam mnóstwo luzu, bo ją też mierzę tak luzem, żebyście zobaczyli rozmiar. 100% bawełny, wygląda jak lniana tkanina, bo jest takie grubo tkane to, w taką jodełkę jakby. Bardzo, bardzo fajna, bardzo klasyczna i bardzo taka nieformalna rzecz. Wygląda super z tą nerką srebrną i z Birkenstockami, więc może być w takim bardzo nowoczesnym stylu wystylizowana. No i tutaj zakrywa dosyć fajnie newralgiczne miejsca, bo ma szerokie tutaj te, właściwie to jest po prostu brak rękawa, natomiast
tutaj już ten moment taki newralgiczny powinno to przysłaniać. Lekko taliowane to coś jest. Bardzo fajnie będzie też z grubym pasem wyglądać, na przykład takim płóciennym albo skórzanym pasem, takim szerszym, albo z wąskim paskiem skórzanym też naprawdę będzie na pewno ekstra to wyglądało. Tutaj mam jeszcze taką marynarę z lnu, która nie wiem, być może będzie dla Wiktora, chyba że ktoś się w niej zakocha, bo jest świetna. Made for nobody by somebody. Impuls, ale jest to naprawdę super gruby, grubotkany materiał i to jest taka marynara w stylu takim, wydaje mi się, że to jest eska męska, aczkolwiek guziki są na damską stronę, więc może to jest eska damska. Wydaje mi się, że damska jednak. Słuchajcie, 100% len, a 100% bawełna, są obszycia tutaj w środku, bo tutaj ładnie wykończone jest to takimi taśmami bawełnianymi. Metalowe guziki i guziki zapasowe są załączone. Taka po prostu letnia, lniana marynarka, dość wąskim dole, więc tutaj nie ma jakby wielkiej przestrzeni na dole, ale w górze za to jest taka właśnie rozbudowana, bardziej w stylu oversize. Bardzo, 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 bardzo ładny materiał, słuchajcie. Naprawdę jakościowa rzecz. Spokojnie można czasem nosić też rzeczy męskie, albo w drugą stronę, jeżeli ktoś lubi też, dlaczego nie. Dobra, lecimy dalej. Teraz pokażę Wam piękną sukienkę i już miałam dokładnie taką sukienkę o rozmiar większą. Prześliczna, zobaczcie. To jest od Koster Copenhagen sukienka. Sukienka z wiskozy o takim dość sportowym kroju, w takie piękne kolory. I to jest taka żorżeta, taka grubsza żorżeta wiskozowa, absolutnie nie mnie się to coś. Ma guziczki z masy perłowej, takim krytym panelu z przodu, bardzo fajne kieszenie i ona w ogóle właśnie jest taka nieformalna. Super by wyglądała znowu do jakiejś nerki, do jakiejś sportowej torebki, do adidasków, do jakichś mokasynków, czy właśnie do klapek. Bardzo fajna rzecz, dłuższy rękaw, ale to jest bardzo przewiewne, bo to jest wiskoza, w dodatku taka żorżeta, to nie jest taki atłas, który też trochę mniej powietrza przenosi. Piękna, może być też na jesień właśnie do kardigana, do jakiegoś pasa fajnego tutaj. Mega będzie to wyglądać, naprawdę przepiękny zestaw kolorów. No identyczna sukienka już była i ktoś właśnie też z Was ją chapnął, bo była, no bo te sukienki są prześliczne, naprawdę, mega ładne. I super się to nosi, bo to jest takie lejące, elegancko ten materiał wygląda. Kolejna sukienka, ta jest chyba właśnie z Joya, od marki Yas i właściwie miałam praktycznie chyba tą samą sukienkę, tylko żółtą na wiosnę. I to jest też ten haft angielski 100% bawełna z bawełnianą podszewką, rozmiar S, słuchajcie, ale ona wcale nie jest taka mała, bo wydaje mi się, że tu spokojnie M wejdzie, bo to jest taki troszkę oversize'owy krój, nawet nieco większy biust powinien wejść. No i piękny jest ten haft angielski, no zobaczcie sami. Świetna sukienka, oczywiście, że też można taką sukienkę sobie nosić z paskiem, jeśli ktoś nie bardzo lubi takie kroje princeskowe i takie szersze kroje. Kolor jest powalający według mnie, naprawdę powalający. Przesuper. Ja ją mierzyłam tu bez paska, po prostu tak na luzie, bo jest bardzo ciepło. Teraz zobaczycie przesuperowy zestaw, a właściwie jest w innym rozmiarze ta rzecz, chyba że ktoś jest typem gruszki i ma dół większy, a górę mniejszą. Przecudowna spódnica z lnu Per Una, czyli to jest Marks & Spencer, jedna z linii, spódnica z bawełny i lnu, po połowie mniej więcej, tam 55 do 45, 45 len i taka naturalna, naturalnym dotyku podszewka, myślę, że co najmniej połowa tej podszewki to będzie bawełna, tak myślę. W każdym razie jest bardzo fajna, przewiewna, leciutka i patrzcie na te kolory. To jest L-ka, słuchajcie, L-ka lub nawet XL-ka, bo rozmiar 14 to będzie nawet około XL-ki moim zdaniem. Natomiast wydaje mi się, że to będzie dobre po prostu na rozmiar L, nie na XL raczej. Tak na oko, bo ja wiecie, trochę mam tę rozmiarówkę w oczach. Czasem się mi zdarzy jakaś pomyłka, ale zazwyczaj to umiem określić, że to będzie mniej więcej L-ka. Piękny krój, naprawdę piękny,
ciekawy krój spódnicy. Zobaczcie, jak tu ma fajne takie cięcia. Tu ma jedno takie łukowate, drugie takie jest jakby do czubka przecięte. Kolorystyka jest boska po prostu. Ja tutaj po prostu trzymam tą spódnicę, bo w żaden sposób nie jest na mnie dobra. Do takiego żółtego topiku i po prostu zobaczcie, jak to wygląda. Moim zdaniem pięknie i przymierzam Wam też do takiej narzutki, o której już Wam opowiem. No spódnica zapiera dech kolorami. Naprawdę wow. Natomiast to coś, to w ogóle się zakochałam totalnie. Niby to jest taki trochę granat. Granat taki... coś między granatem a takim stalowym kolorem. Marka Gomaye. Gomaye się pisze. Już Wam pokażę, bo jest metka. To jest nowa rzecz z metką. 6-liczna rzecz. 100% bawełna. Bardzo piękny wzór i też dosyć taka nowoczesna. To jest moim zdaniem takie właśnie nowoczesne, w modnym stylu, bolerko, bardzo artystyczne i te kolory są tak piękne. No patrzcie na to. Cudo. Mierzę to do kilku rzeczy. Do tej spódnicy, żebyście zobaczyli potencjał spódnicy i kolory tak fajnie pasują też do tego, do właśnie tej narzutki. I ona niby jest rozmiar 40, więc to powinno być na taką M-kę, może na L-kę już nie być, niestety, chociaż no tutaj rękawy są wąskie dosyć, nie bardzo wąskie, bo ja nie wciskam, ja jeszcze mam taki rękaw, ale no na L-kę to już mogłoby na niektóre osoby być wąskie w ramionach, natomiast tutaj może spokojnie by było. Piękne, jeszcze zmierzę Wam do spodenek żółtych. I zmierzę Wam do spódniczki takiej, która ma też taką falbanę i ona jest w takim stalowym kolorze. Więc myślę, że to też do wielu rzeczy można nosić, do spodni rewelacyjnie by wyglądało, na przykład takich różowych albo w jakimkolwiek z tych kolorów, na przykład lnianych spodni takich o szerokim kroju, byłoby to piękne, z wysokim stanem na przykład. Czyli wystarczyłaby cienka bluzeczka albo topik, spodnie lub spódnica i to coś na wierzch i już jest taka stylowa, że po prostu wszyscy patrzą na Was na ulicy. Mega! No i cudowna rzecz i po prostu nie mogę przeżyć, że ta rzecz jest niedobra na mnie. Kombinezon wiskozowy, cudowny kloset marka London. Rozmiar 38, teoretycznie wszystko jest tu na mnie dobre. Długość nogawek, góra, niestety jest to coś na wyższy wzrost. Nie tyle właśnie w nogach, co na dłuższy tułów. I znowu SK, ale o wyższym wzroście miałaby super, bo po prostu mi się zwija niestety ten zamek z tyłu. Tak właśnie o te kilka centymetrów, jakby ktoś miał dłuższy tutaj tors, no to byłby ideał. Po prostu jestem tak zbudowana, że mam krótki stan i długie nogi. Natomiast osoba po prostu wyższa pewnie miałaby dobry ten kombinezon, bo nie zwijałby się już ten zamek z tyłu tak. Akurat na plecach robi mi się taki garb z zamka, wiecie, no można zmieniać zamek oczywiście, bo naprawdę kombinezon mi się tak podoba, że się zastanawiałam nad tym. Patrzcie, jaki kolor w ogóle. No i krój i kolor mi się tak podoba i do tej eleganckiej torebki to mierzę. Ta torebeczka koralikowa do tego piękna, tu są też takie jakby liście, pióra i do tego ten deseń tej torebki, taki dyskretny, ale jednak wzorek. Strasznie mi się podoba to zestawienie i do tego takie dyskretne też złote sandałki z paseczków. Nawet na wesele można iść w czymś takim. No naprawdę piękne, szerokie nogawki, więc w ogóle mega modny krój, pięknie zrobiony dekolt. Wszystko w tym kombinezonie mi się podoba, tylko nie podoba mi się to, że... No, że nie mogę go nosić. No to jest naprawdę... Czasem ręce opadają, słuchajcie. Słuchajcie, to na dzisiaj będzie tyle. Wszystkie rzeczy już Wam pokazałam z tego hola. Będziemy się widzieć już w czwartek w kolejnych zakupach, ale zapraszam Was też na moje shortsy, na filmiki, na Instagramie, na Facebooku i na innych mediach, shortsy na YouTubie, bo tam pokazuję też inne rzeczy. Będę pokazywać też trochę takich właśnie stylizacyjnych filmików, gdzie będę Was też zapraszać do współpracy jako stylistka, ale będę Wam też pokazywać takie szczegółowe bardziej relacje z zakupów, bo tutaj to tylko migaweczki Wam pokazuję. Także zapraszam, wszystko jest podane w opisie filmu. Pozdrawiam Was teraz bardzo serdecznie, życzę Wam miłego popołudnia. Cześć kochani!